Nie można palić czym się chce, a jeśli się spróbuje, to z dymem może pójść zawartość naszego portfela. Rozpoczynają się kontrole pieców w regionie, tak jest m.in. w Rudzie Śląskiej. I dobrze, że kontrolujecie, bo ludzie będą czym palą, ten smród się rozchodzi po całym Nowym Bytomiu. Powinny być kary, mandaty? Mnie się wydaje, że tak. W dzisiejszych czasach ta kontrola, to lepiej jakby to odpuścili. Wiadomo, jak śmieciami ktoś pali, to wiadomo, czy butelkami. Ale dzisiaj ja czekam na węgiel pół roku i go nie mam. I nie mam go do dzisiejszego dnia. Kontroluje, powinna kontrolować, ale podobno można palić czym się chce. Więc tak to jest i palą. Palą i będą palić i nie tylko z głupoty, ale też braku pieniędzy na węgiel czy problemu z jego dostępnością. Strażnicy miejscy z Rudy Śląskiej przewidują, że w tym sezonie grzewczym wzrośnie liczba osób palących w piecach niedozwolonymi materiałami. W tym roku przeprowadziliśmy już prawie 400 kontroli w pierwszym półroczu. Trzeba zaznaczyć, że sezon grzewczy obecny, no, tak na dobrą sprawę, dopiero się rozpoczyna. Także to jest początek, ale ciągle zmagamy się z sytuacjami, gdzie jednak odpady są spalane, szczególnie płyty różnego rodzaju meblowe. To jest najpopularniejsze, plastikowe opakowania, wielomateriałowe opakowania spożywcze. A to nie jedyne kontrole, jakie będzie prowadzić Straż Miejska. Od nowego roku urzędnicy zamierzają się przyjrzeć tym, którzy zgłaszali zmiany w deklaracjach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wielu mieszkańców przypomniało sobie, że jednak posiada piece na węgiel. Od momentu uruchomienia dodatków na paliwa stałe, w tym głównie chodziło o węgiel, bardzo dużo osób zmienia deklarację, wskazując korektę, że miały piec, ale go nie wykazywały, bo go nie używały. Teraz będzie on używany, dlatego te korekty są składane. Jest tego też dość dużo. Porównując, jak mamy 17 tysięcy złożonych deklaracji, no to już korekt też mamy kilkaset złożonych w ciągu ostatniego miesiąca. Warto pamiętać, że za palenie w piecu śmieciami grozi mandat w wysokości do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna do 5 tysięcy złotych.